Polski Bank Komórek Macierzystych, wchodząc na giełdę, w prospekcie przedstawił informację, że chciałby do końca roku 2019 osiągnąć liczbę 200 tysięcy przechowywanych próbek krwi pępowinowej lub tkanek w segmencie B2C, czyli w segmencie konsumenckim. Ostatnie lata wskazują na to, że rośniemy w tempie kilkanaście procent rocznie. I żeby ten cel strategiczny osiągnąć, powinniśmy z roku na rok mniej więcej o 10% zwiększać sprzedaż rok do roku. Wyniki pierwszego półrocza wskazują na to, że ten cel jest jak najbardziej realizowany. Nasz przyrost sprzedaży, jeśli chodzi o nowe porcje, był kilkunastoprocentowy. Natomiast jeśli chodzi o zakumulowaną liczbę przechowywanych próbek, porównując koniec pierwszego półrocza roku 2016 do pierwszego półrocza 2015, ten wzrost był 17%. Spółka jest w trendzie wzrostowym od kilku lat. Wierzymy w to, że ten trend będzie kontynuowany. Oczywiście jest tak, że są pewnego rodzaju wyzwania. Tak, utrzymanie tempa wzrostu procentowego przy rosnącej bazie oczywiście wymaga wzmożonych działań sprzedażowo-marketingowych. Podejmujemy cały czas nowe inicjatywy i wierzymy, że drugie półrocze będzie przynajmniej tak samo dobre jak pierwsze. Podstawową korzyścią z przechowywania materiału biologicznego pobranego przy porodzie, to jest m.in. krew pępowinowa czy tkanka pępowiny, jest gotowość tego produktu, bo to są produkty lecznicze, do wykorzystania w przypadku, kiedy będzie taka potrzeba czy dla dziecka, czy dla członków rodziny. Z punktu widzenia pacjenta istotne jest to, że ma coś dla siebie, tak? To znaczy, że nie musi polegać na tym, że publiczna służba zdrowia mu coś udostępni. Docieramy do pacjenta w taki sposób, można powiedzieć, tradycyjny, poprzez po pierwsze szkoły rodzenia, po drugie szpitale, lekarzy, mamy przedstawicieli medycznych w każdym kraju, mamy też partnerów, którzy nam takich klientów, można powiedzieć, w jakiś sposób polecają bądź dostarczają. Liczną grupę klientów stanowią również klienci z polecenia, bo naszym najlepszym sprzedawcą jest nasz klient, który jest zadowolony z naszej usługi. Oczywiście klienci mają też, chociaż niestety nieczęsto, drugie bądź trzecie dzieci. O ile pamiętam, rekordzista ma u nas zbankowane siedmioro. 95%, a nawet więcej niż 95% przychodów firmy jest generowane z podstawowej działalności związanej z bankowaniem tkanek i komórek. Natomiast od kilku lat intensywnie rozwijamy działkę związaną z tak zwanym ATMP, czyli produktem zaawansowanej terapii medycznej czy leczniczej. Chodzi o wytwarzanie leków z komórek macierzystych na indywidualne zlecenie lekarza. Prowadzimy również spółkę, która nazywa się Instytut Terapii Komórkowych i spółka ta, która jest joint venture między nami, osobą fizyczną, która jest prezesem, i Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim, zajmuje się leczeniem pacjentów w terapiach eksperymentalnych z chorobą, która nazywa się stwardnienie zanikowe boczne. Te przychody to jest kilka procent na razie. No, wzrost rok do roku, jeśli chodzi o pierwsze półrocze do ubiegłego roku, to jest ponad 300%. No, ale mówimy cały czas o kilku milionach złotych. Przypominam, że w pierwszym półroczu nasze przychody z tytułu bankowania były to około 60 milionów. Spółka ma bardzo duże doświadczenie, jeśli chodzi o akwizycje. Zrobiliśmy kilkanaście w bardzo różnej formule w różnych krajach. Jesteśmy gotowi i otwarci na każdego rodzaju transakcje, o ile ona oczywiście znajdzie uzasadnienie ekonomiczne. W przypadku akwizycji kluczowa sprawa to jest rynek, na który ona miała być zrobiona. Najchętniej byśmy zrobili taką akwizycję w Turcji bądź w Rumunii, bo pozwoliłoby to tam umocnić pozycję. W Turcji i w Rumunii jesteśmy numerem mniej więcej 3, no więc dołożenie jakiegoś kawałka biznesu pozwoliłoby tam zbliżyć się do pozycji 1 bądź 2. Inne rynki nie są wykluczone, przede wszystkim te, na których już działamy, ale również nowe. I to jest kwestia oczywiście parametrów takiej akwizycji, po pierwsze. A po drugie, wiary w to, że tą spółkę będzie można rozwijać, tak? Na pewno ta spółka powinna mieć jakiś potencjał rozwojowy, jeśli byśmy ją przejmowali.